Jak się czujesz z tym, że jesteś taki popularny na YouTubie? Znaczy nie, ja raczej na YouTubie nie. No jesteś, jesteś. W dzisiejszych trendingach jesteś prawie tak wysoko jak żul udający Makłowicza. O kurde. To mam traktować jako komplement. Dzień dobry, witam z ośnieżonego Sapporo z północy Japonii. Dzisiaj zmienimy trochę klimat i pokażę wam festiwal lodu, który się tutaj teraz odbywa. Jest to dość znane w Japonii święto, taki weekend zimowy, na który dużo Japończyków z całej Japonii tutaj sobie przyjeżdża. Sami chyba już widzicie, że trzonem atrakcji tutaj jest festiwal oraz konkurs rzeźb lodowych. To akurat dla mnie dobra wprawka przed Grenlandią, nie? Bo tam będziemy z Inuitami się bujać, więc tutaj akurat iglo w Japonii. To jest lodowa rzeźba w miski z ramenem. Tutaj możemy zagłosować na to, która rzeźba nam się najbardziej podoba. W tym roku wiele rzeczy się nałożyło na siebie w Sapporo w ten weekend. Właśnie są skoki narciarskie, jest taka azjatycka, to się nazywa Asian Winter Games, że są jeszcze poza skokami inne dyscypliny sportu oraz jest właśnie ten festiwal śniegu i lodu. No przez to jest dużo rzeczy do zrobienia, więc ja jakoś ten swój czas też muszę podzielić między te różne atrakcje. Przyjemny klimat tutaj jest, taki klimat jak z Zakopka, tylko że po japońsku. Można sobie kupić jakąś głupią czapkę z misiem panda, albo głupie rękawiczki jak łapy niedźwiedzia. Tak mówię, że głupie, a tak naprawdę zazdroszczę, bo bym sobie kupiła się wstydzę. Właśnie się dowiedziałem, że Kamil Stoch wygrał dzisiejszy konkurs. Gratulacje. Może się tam uda z nimi zobaczyć później dzisiaj. A tymczasem mamy panoramę Sapporo. O, mają tutaj taką ekstremalną atrakcję, że można sobie zejść po schodach ręcznie, nożnie z tej wieży. Tak się śmieję, że ekstremalne, no bo to jest po prostu tam któreś piętro, ale jak na Japonię, kraj, który ma pierdolę na punkcie bezpieczeństwa wszystkiego i takich, żeby wszystko zawsze było nadmuchane na zimno 10 razy, to całkiem ekstremalne. Spróbujemy sobie kraba teraz. Krab to jest specjalność tutaj na Hokkaido. I do tego w zimie jest sezon na kraby podobno. Dobre to jedzenie tu kurde mają. Zjadłem fajny taki szaszłyk z kraba, ale nie zdążyłem nagrać, zanim skończyłem. Jeśli są tutaj wśród moich widzów fani Final Fantasy, to teraz uważajcie, ponieważ jest szansa, że w następnym ujęciu się zesracie. To jest coś, co mnie wzrusza w Japonii. Pierdolimy 10-metrową rzeźbę z Final Fantasy w środku miasta. Czemu nie? Ten obszar, w którym teraz jestem, nazywa się Park Odori. To jest główny obszar tego festiwalu. Tutaj są największe, najbardziej efekciarskie rzeźby. Jest również konkurs, w którym jest m.in. polska rzeźba. Zaraz ją zobaczymy. I tu przed nami kolejna wypasiona rzeźba ze śniegu. Łuk triumfalny. Mają rozmach.
Piękna sprawa z tymi rzeźbami tutaj, no. One są co roku trochę inne, bardzo pomysłowe, z wielkim rozmachem zrobione. No i to wszystko tutaj trwa tylko kilka dni, bo potem te rzeźby po prostu, nie wiem, rozwalają się samoistnie. Więc trzeba przyjechać dokładnie w tym terminie, żeby to wszystko tutaj było. Jest i Mario z tym, z Gumbą. Już taki trochę, taki się troszkę rozwalił. Oczywiście, w tym roku nie mogło zabraknąć najśmieszniejszej rzeczy na świecie. Najśmieszniejszej rzeczy w internecie, w ogóle generalnie na tym się świat kończy. Ja ale naprawdę. Dlaczego to jest takie popularne? No dlaczego? Zjechałbym sobie z takiej zjeżdżalni, ale to tylko dla dzieci. Na pewno tylko dzieci mogą się dobrze bawić generalnie. Już któryś raz z rzędu też jest na tym festiwalu wielka rzeźba Star Wars. Kolega Michał, Lokals, od ilu lat Sapporo? Od 2009, od 8 lat będzie już. A, to polska rzeźba runęła. Się rozwaliła. Tak to wyglądało. Team Poland zrobił taką rzeźbę, no ale już. Dotychczas chyba nie zajęliśmy żadnego miejsca, więc w tym roku czwarte, więc okay. Jak dobrze pójdzie, no to, no to może dobrze. Pierwsze na perspektywie następnych lat. No. 5 lat temu przyjechał tutaj na stypendium taki rzeźbiarz z Podhala, Mirosław Baca, który rzeźbił fortepian Chopina. No i to mi bardzo się podobało tutaj lokalcom i później stało się to coroczną tradycją. W ogóle rzeźba to jest Donald Trump połączony z PPAP. Dwie najśmieszniejsze rzeczy zeszłego roku. Michał mi wytłumaczył, że tu w Sapporo jest w ogóle taki, że miasto jest na takim planie ala amerykańskim zbudowane, że ulice mają sens, adresy mają sens, przynajmniej w centralnym obszarze. Bo w takie jest tak, że wszystko jest pod kątem, jakby nic nie wiesz, w którą stronę iść kiedykolwiek, jak nie masz dokładnie powiedziane na GPS-ie. O mój Boże. Więc jak on tutaj był, to... się jakoś nazywa to? Ramen Yokocho. Ramen Yokocho. Jest taka uliczka z ramenami. Spróbujemy teraz ramenu w wariancie z Sapporo, który... w Sapporo typowy ramen to jest o smaku miso, z masełkiem, z kukurydzą. Dobry? Bardzo dobry, taki ostry i rozgrzewający w sam raz na tą pogodę. Świetnie jesz pałeczkami. O, jakie to było dobre. Jak się podróżuje po Japonii, trzeba próbować lokalnych ramenów. To jest bardzo ważne, bardzo ważna turystyka. W Sapporo pod centrum miasta mają rozbudowany system tuneli, więc tak jak nad ziemią można się również poruszać pod ziemią, dojść sobie tam gdzie trzeba. Wygodne, no bo jest to miasto, gdzie jest dużo śniegu, często jest zimno w zimie. O, jedna z arterii nazywa się Pole Town. Wróciliśmy jeszcze pod Final Fantasy zobaczyć, bo jeszcze jest mapping trójwymiarowy tej rzeźby. Ta rzeźba to jest świątynia z miasta, które nazywa się Nara w Japonii. Rzeźba Godzilli trochę się nadtopiła, ale jeszcze daje radę. O, tu jest jeszcze jedna Godzilla, no. Full Metal Alchemist, tu jest Pikachu. Razie, cześć, Michał. Do zobaczenia w Tokio. A teraz jeszcze jedna sprawa na dzisiaj do załatwienia. Piotrek, oglądasz YouTube'a czasem? No pewnie. Czasem oglądam, a szczególnie mój syn ogląda dużo. No. A wiesz co lubi? Znaczy on ogląda głównie te... Znaczy, czekaj, jak to w waszym języku się mówi, te Let's filmiki? Play'e?
nie wiem, filmiki to no. Filmiki, tak? No, tak, filmiki no. Związane z grami komputerowymi, okay, bo okay. Tak jest na etapie właśnie grania i ogląda tam te Minecrafty, te inne takie... No. A ty masz jakieś preferencje? To co lubisz? Znaczy ja różnie, no oglądam czasem też, ale to tak zależy co mi potrzeba. Jak mi potrzeba coś zrobić, no to patrzę co trzeba zrobić. Także raczej jestem taki, co... takim nie, typem, co jak mi... Tak, dokładnie. Jak słuchamy, można powiedzieć, dużo muzyki przez YouTube'a, disco polowej. Jak chcesz się rozerwać w internecie, to jaką masz rozrywkę? Oglądasz jakieś śmieszne rzeczy, czy wchodzisz na Quake'a, oglądasz jakieś głupoty, czy oglądasz kompilacje? Piotr Żyła, The Best Of. Znaczy, ty co mówili do mnie, to tak nie do końca zrozumiałem, okay. Ale to co zrozumiałem, to zrozumiałem. Głównie tu z kolegą z pokoju, z Maciejem Kotem oglądamy dużo filmików. Jak rozmawiałem z Kamilem wczoraj, komentowali mi ludzie, że zamiast pytać o skoki, pytałem o YouTube'a i głupoty niezwiązane ze skokami, więc dedykuję tym ludziom ten czasem trzeba, nie? I teraz po japońsku. Młody. A.